Spokojnie tu u was, gospodarzu, rzucił w pewnym momencie brodacz. Czemu to nie zachodzą do was gęściej? Henrik wzruszył ramionami. Ano jakoś nie po drodze nikomu chyba, daleko od głównej drogi. Wysoki kiwnął głową. Faktycznie przyznał, my już tydzień jesteśmy w Port Cidis, a pierwszy raz do tej części miasta zaszliśmy. <laughs> a szkoda. Bo ceny u was wcale przyjemniejsze jak w porcie, powiedział ze śmiechem brodacz. Rudy, który odzywał się najmniej, pokiwał głową, ale wysoki prychnął i popatrzył na towarzyszy z politowaniem. Nie narzekajcie, na Wyspach i tak jest taniej niż na kontynencie. Henryk wzruszył ramionami. Ano, westchnął. Bieda na archipelagu nie ma co. Ale narzekać też nie wypada, powiedział stanowczo. Prawda. Że u nas nie w welura i wielkich bogactw nie mamy. Ale i tacy najpodlejsi też nie jesteśmy. Brodacz wyprostował się. Welura bogata, bo dziurawa jako i ser, który na niej wyrabiają. Wysoki popatrzył na kolegę z lekkim rozbawieniem. Czerwone jeziora chyba masz na myśli, zgadł. Brodacz zaklął i machnął ręką ze złości. Dla mnie to mokre dziury w ziemi. Czym to się różni od zwykłych jezior tu czy na kontynencie? Warknął. Dół i woda w dole. Ot, za co to wydawać krocie na wycieczki? Od stolika nieopodal dało się słyszeć nagłe prychnięcie. Brodacz, Rudy oraz Henrik spojrzeli w tamtym kierunku na szydełkującą litkę. Panienka ma chyba na ten temat inne zdanie! zagaił korpulentny i zarośnięty żołnierz z przymilnym uśmiechem. Słyszała pewnie o czerwonych jeziorach same wspaniałości, pewnie się marzy zobaczyć słynne rude skały, jako każdej. Litka nie odpowiedziała i nie podniosła wzroku, ale na jej twarzy malowała się powstrzymywana złość. Brodacz uśmiechnął się szerzej, błędnie odczytując jej rumieniec jako wyraz nieśmiałości, a nie rozdrażnienia. Jak się zechcesz do mnie uśmiechnąć, to ci poopowiadam więcej o wylurze. Litka nie wytrzymała i odezwała się, wciąż nie podnosząc oczu znad swoich dłoni. A co pan mi więcej opowie poza tym, co ja już wiem? W jej głosie słychać było wyraźną pogardę. To nie spodobało się Henrykowi. Zanim jednak zdążył przywołać dziewczynę do porządku, znowu odezwał się brodacz. A jakież to historie słyszałaś, panienko, ożywił się. Założę się, że czymś cię zaskoczę. Lidia podniosła szare oczy z nadrobutki. Oszczędzę panu upokorzenia i nie podejmę zakładu, powiedziała spokojnym głosem, choć jej oczy płonęły gniewnie. Litka, warknął ostrzegawczo karczmasz. Brodacz zaśmiał się wesoło. Nie ma co się złościć, zawołał. Mogę i bez zakładu poopowiadać, ale jak panienkę jednak zaskoczę, to obieca się uśmiechnąć. Nie czekając na potwierdzenie, zaczął mówić już mocno podpitym głosem: Słyszałem ja dużo o Welurze. Co na początek? O czerwonych skałach. Cuje krew niewolonych syren plami. Czy może o wielkich kamieniach, które poustawiał sobie jako palisad olbrzym mieszkający na szczytach? Ach, nie! Uśmiechnął się jeszcze szerzej i pociągnął zdrowo z kubka. Wiem, co się spodoba, panienko. O jednorożcach posłuchać byś chciała. A pewno, że tak. Najpiękniejsze konie na świecie, które tylko na welurze żyją, płoche jak żadne inne i tylko, z czerwonych jezior wodę piją, bo inna im szkodzi. To i nie można ich stamtąd wywieźć, bo na statku by pomarły. Litka prychnęła ponownie i spojrzała z pogardą na żołnierza. Niech mi pan nie opowiada bajek, bo to wywołuje jedynie śmieszność. Brodacz spojrzał na nią zaskoczony. Słowo daję, to mnie zmieszałaś, panienku. Upił łyk z kubka, wytarł usta i zakasłał gardłowo. Tak, przedtem parsknęłaś, żem myślał iż wcale podoba ci się ta cała wellura. Bo podoba, odpowiedziała wracając do szydełkowania. Ale nie z powodu plotek, które krążą na jej temat. A co tam może być ciekawego dla dziewki? Litka za maszyści odłożyła robótkę na stół i wyprostowała się. Myśli pan chyba, że rozmawia z jakąś ciemną gęsią, warknęła. Ale ja się uczyłam geologii i wiem... Że na Welurze są jedyne na świecie Czerwone Jeziora, które bynajmniej nie krwią syren są zabarwione, a pyłem, który się wytrąca ze skał. Wzięła powietrze po tym długim zdaniu i od razu kontynuowała. Nie ma tam też żadnego olbrzyma, bo takowe nie istnieją, podobnie jak jednorożce. Kamienie o niespotykanych kształtach zostały wyżłobione przez wodospad, który niegdyś tam płynął, a najlepsze konie są w Ride Adanie. Jakże więc można się dziwić, że mi się marzy zobaczyć te cuda natury? A że dla pana to dziury w ziemi, to znaczy, że jest pan nieuczony i tylko współczuć mogę. Henryk poczuł, że poliki mu poczerwieniały. Rudy żołnierz zachichotał, a brodacz po raz pierwszy stracił pewność siebie. W lekkim zamieszaniu, jakie wywołała przemowa dziewczyny, nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że najwyższy z młodych mężczyzn spojrzał na litkę. Po raz pierwszy odkąd się pojawiła.